Witam Was serdecznie, niedziela, godzina 18. Zapraszam, projekt Audi S3 skończony. Był już troszeczkę dawno, ale niestety mieliśmy awarię z deską. Ale będziecie mogli zobaczyć w materiale, co tak naprawdę się stało. Zapraszam Was serdecznie. Waryczka czeka, dobra, bierzemy się. Serdecznie, Basgarycz Custom. Za moimi plecami następny projekt, który został już dawno skończony. To było przed wyjazdem moim do Polski, ale niestety kupiliśmy od nowego producenta z Bułgarii klej, specjalny klej do desek rozdzielczych. Miało to poprawić troszeczkę, ułatwić pracę z deskami rozdzielczymi, zwłaszcza z Alcantarą. Niestety masakryczne. Dwa razy droższy niż ten, którego używamy. I na dodatek stało się to, co na materiale wideo możecie zobaczyć. Wszystko sfałdowało się, podniosło, deska została odtłuszczona, przygotowana dokładnie, tak jak każdą deskę robimy od kilku ładnych lat. No ale niestety stało się i mogliście zauważyć, co na tej desce wyglądało jak skarpeta. Śmieliśmy się, więc przerobiliśmy to na nowo. Autko już gotowe. Odpalimy, pokażemy Wam, jak to gra. Wiem, że materiał wideo na pewno nie pokaże tego, co i tej realności da Wam, co na żywo, ale będziecie mogli zobaczyć. Tak wstępnie o projekcie. 4x15 maczety Super Sporty AAB 7x900.1. I drzwiczki, furtki w tym przypadku mamy zasilone AAB 400.4. Całą elektrownię tutaj mamy za plecami wzmacniacz monoblok i tutaj mamy wzmacniacz na furtki 400.4 AAB model i tutaj zasilanie na cały system. Drzwiczki zostały wykonane 2x16. Apokalipsy, nakładeczki, cały środek został przeszyty, tapicerka, cała wykonanie przez naszą firmę. Deska rozdzielcza, tak jak możecie tutaj zwrócić uwagę. Dalej wszystko standardowe. Niestety musieliśmy zastosować nową jednostkę. Badziewie, jeszcze raz badziewie, audoski. Wzmacniacz siał takie zakłócenia, że to było koszmar. Procesory, końcówki mocy zmienione. Wydaje się, że dwa kanały były walnięte. Niestety dalej lewy kanał w tym przypadku robiło to takie zakłócenia, że zawsze mieliśmy na lewym kanale straszne zakłócenia. W tym przypadku radyjko zostało wstawione. Alpiny przebudowane. Troszeczkę deska rozdzielcza,
zmieniona lokalizacja panelu sterowania klimatyzacją, troszeczkę niżej, dalej wszystko elegancko dostępne. Pod łokietnikiem mamy całą oprzyrządowanie, włączanie LEDów. Procesory nie pomagały. Zawsze mieliśmy zakłócenia na jednym z kanałów. Obojętnie, który kanał byśmy nie zmieniali, to zakłócenia były tam nadal. Więc zamiana na radyjko. W tym przypadku padło na Alpinkę. Wylądowała w oryginalnej desce, w miejscu oryginalnego sterowania do klimatyzacji. Wzmacniacz oryginalny został naprawiony, wysyłałem go do Polski, został naprawiony. Okazało się, że dalej gdzieś na wyjściu, na jednym z sygnałów ma zakłócenia. Możliwości było dużo, po prostu podjęliśmy decyzję z klientem, że zrobimy AUX-a, czyli z oryginalnego systemu będzie miał nawigację, wszystko przez AUX-a, radyjko Alpiny z możliwością USB, Bluetootha i oczywiście DAB radio. Więc takie wykonanie tutaj zostało zaaranżowane w tym samochodzie. Zachęcam Was do komentowania, czy podoba Wam się taki projekt, co, jeżeli macie jakieś fajne pytania. Zachęcam tutaj pod materiałem wideo, żeby komentować. My zabieramy się za następne projekty. Koło mnie tutaj już Audi A4, które składamy pomału. Trzeba zrobić zawieszenie teraz. Zmieniamy troszeczkę zawieszenie w tym samochodzie, przednie i tylnie. I już niedługo 8-15 będziecie mogli zobaczyć, jak to gra. W tym samochodzie muszę powiedzieć, że tak za miesiąc czasu, gdy auto do mnie wróci na ustawienia, zobaczycie w materiale wideo testy i wtedy będziemy mogli podkręcić to troszeczkę bardziej. Pozdrawiam Was serdecznie, łapki w górę i pamiętaj, nie bądź chuj, obserwuj. Także jak możecie zwrócić uwagę, wiem, że telefon nie pokaże tego, jak jest to na żywo. Jest to pierwsze odpalenie systemu, które wiadomo, ja uważam, że w granicach 1,5 miesiąca, jak ten system pogra, będzie wszystko elegancko, można było wtedy podkręcić. No niestety nie ma tylnych siedzeń. Klient na początku zażyczył sobie, żeby to wszystko było zrobione dalej, żeby było siedzieć, ale odsłuchał parę autek i stwierdził, nie, idę w coś dużego. Mam nadzieję, że Wam podoba się taki projekcik. Łapki w górę. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, zachęcam do komentowania tutaj pod tym materiałem wideo. A my już zabieramy się za następne projekty. Widzimy się już niedługo w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.